wygrywacie mecz z Holandią. Można powiedzieć, że stawiacie taką pieczęć na tym awansie do Dywizji 1B. Co dawało wam dzisiaj największą przewagę? Atakowali, graliśmy to, co mieliśmy grać, to co nam trener powiedział. I tak jak trener powiedział, że jak będziemy grać swoje, to jesteśmy lepsi od każdej drużyny na tym turnieju. I musimy grać to, co mamy założone po prostu. Czuliście, że w pewnym momencie Holendrzy już chyba trochę stracili wiarę w zwycięstwo dzisiaj? Tak, był taki moment, że zaczęli cały czas nas prowokować. Musieliśmy po prostu nie zwracać na to uwagi i grać swoje dalej. Czy dzisiejszy mecz był najlepszy w waszym wykonaniu na tym turnieju? Myślę, że tak, bo Holendrzy mieli umiejętności, które wykorzystywali, ale my byliśmy lepsi i dobrze się broniliśmy, atakowaliśmy i dzięki temu wygrywamy i awansujemy. A czy w jakimś stopniu Holendrzy was zaskoczyli? Nie, niczym nas nie zaskoczyli. Dzisiaj, tak właśnie powiedziałeś, jak oboje powiedzieliśmy, przypieczętowaliście ten awans. Czy w tym ostatnim meczu myślisz, że już podejdziecie tak na luzie tego spotkania? Nie, dla kibiców postaramy się podejść jak najlepiej umiemy. Są na każdym meczu, jest ich dużo, więc zrobimy to dla nich, żeby wygrać ten mecz i przypieczętować awans, tak, do końca. Po zeszłorocznym spadku czuliście w ogóle jakąś taką presję, że musicie zrobić w tym sezonie awans? Szczerze mówiąc, to tak. Każdy chciał zrobić awans, bo byliśmy faworytami, tak. Mhm. Zapytam Cię jeszcze, w ogóle porównałbyś ten turniej w tym roku do tego rok temu? Wiadomo, że rywale inni, poziom po prostu niżej, tak? Ale no właśnie, jak porównasz waszą grę i poziom rywali? Czy to jest duża przepaść? No jest to przepaść, duża przepaść, ale najważniejsze, że graliśmy, co trener nam powiedział i dzięki temu teraz możemy się cieszyć z awansu po prostu. To na koniec zapytam, co w twojej grze jest według ciebie największym atutem, który wnosisz do reprezentacji Polski? Myślę, że gra w obronie, nie tracenie bramek i po prostu bycie solidnym obrońcą. Jeszcze bym chciał dodać dwa słowa, cukinia i bawon.